Cześć, witam was bardzo serdecznie. Ja jestem Rock, a to jest kolejna część mojej biblioteki gier. To, co widzicie teraz po lewej stronie ekranu, to oczywiście Crysis. Zresztą to nie jest niespodzianka, tytuł was na pewno wtajemniczył we wszystko. Wcześniej pokazywałem Darksiders 2 oraz Warhammer 40 000, Dawn of War 2. Rzućcie sobie okiem, jeżeli macie ochotę. Co o Crysisie? Ciekawa historia, ponieważ to był chyba rok 2007, gdzieś w tych okolicach. Ja w tym czasie zacząłem interesować się konsolami, Xboxem właściwie, miałem tego swojego Xboxa i poszedłem do sklepu z kumplem, gadaliśmy o różnych sprawach i patrzę na półce, jest sobie Crysis i pomyślałem sobie wtedy, ja pierdzielę, ja sobie sięgam po Xboxa, po którego nie sięgnąłem jakoś z jakąś wielką radością i pewnością, ale jak już miałem tego Xboxa, to nie chciałem znowu inwestować w peceta i zobaczyłem tą grę i mówię, no tak, i wychodzi ekskluzyw na peceta, w którego nie pogram najwyraźniej. I faktycznie minęło trochę czasu, zanim miałem okazję spróbować tej gry. Kupiłem ją dużo później, już w wersji elektronicznej, w bardzo atrakcyjnej cenie. I faktycznie okazała się wyśmienita. Doskonała produkcja. Jedna z tych ostatnich strzelanin, które nie zakładały korytarzowego przechodzenia gry. Mieliśmy teren, w którym mogliśmy sobie wejść. Zresztą to zobaczycie za chwilę na pełnym gameplayu, do którego was zapraszam. Mam nadzieję, że wam się to wszystko spodoba. No cóż, nie będę za tym opowiadał tych historii. Przejdźmy do rzeczy, obejrzyjcie sobie, jak to wyglądało kiedyś i jak to wygląda teraz. Teraz, bo mogę przy maksymalnych detalach się w to bawić. Zapraszam i pozdrawiam. No i jesteśmy w Crysis części pierwszej. Początku tego wszystkiego. Spróbujemy się tu delikatnie skradać. To, co mnie przekonywało do tej gry, to to, że ja mogłem w nią grać tak, jak gram w multi, czyli po cichu, spokojnie, powoli, delikatnie przedzierając się przez szeregi wrogów, omijając, jeżeli zajdzie taka potrzeba. Oczywiście w multi nie omijam przeciwników, bo nie o to chodzi. Ale tu, owszem, starałem się to robić. Tak jest, nasi przeciwnicy poszli w tamtą stronę, a nam tu został jeden z karabinem, którego spróbujemy po cichu potraktować. Nie dało się tego zrobić. Ale może obsadzimy to działko. Ci kolesie tam muszą być. Au, au, au. Aj, aj, aj. Ależ się wpakowałem. Fatalnie, z przodu, z tyłu. Au, au, uciekaj, chłopie! Co jest grane? Ach, ten celownik. Rany boskie. Dobrze, że stali dalej, bo bym... Kurczę, wieczorem. Nie zapomniałem, że... Aj, 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 aj. Tutaj się nie da przytrzymać klawisza. Nie wiedziałem, co się dzieje, no ale dobrze. Stare przyzwyczajenia. Znaczy stare, to są nowe przyzwyczajenia. Omińmy tych kolesi, bo się zaczyna robić gorąco. Nie pamiętam, jaki to jest poziom trudności. Na pewno nie na najłatwiejszy. O ile się orientuję, to jest drugi od końca. Pomyślałem, że już jestem taki dobry, to sobie poradzę. Tak sobie właśnie poradziłem. Jeszcze mi się ammo skończyło, cholerny świat. Muszę zmienić sobie spluwkę. Gdzieś tu jest jeszcze przeciwnik, co nie? Tak mówi przynajmniej. Mini mapka do mnie. Powoli, spokojnie. Fajnie można za krzakami schować. Tak jak w multi właśnie. Przeciwnicy bardzo dobrze. To AI oczywiście, jak w każdej strzelaninie, AI zawsze pozostawia wiele do życzenia. To są w większości wypadków skrypty. W różnych lokacjach, chociaż tu oczywiście nie ma tego. Znaczy, to chyba była jedna z takich ostatnich strzelanin,
gdzie skrypty nie były takie dominujące. Co ja tu wchodzę właściwie? Zmienię tą sprawę. Coś takiego, kurczę, tutaj nie mam za bardzo z czego strzelać. Uśpimy gościa. Niech to się przeładuje. Przełączmy ogień na... Są granaty. Jest jama. Ale nie wiem do czego. Szlak, jeszcze narobiłem hałas. No dobra. Muszę się posługiwać tym dziadostwem. A to fajnie, można ogień rozproszony. Przełączmy to. A, przeziernikowy. Szybszy. Au! Strzelaj! Wow. Och, roba. Chciałem być dyskretny? Czy ja wspomniałem na początku, że chcę być dyskretny? No to tyle z mojej dyskrecji. O! Przełączmy się na ten karabin. Tu mam więcej ammo. Co ja mogę tu zamontować? Tłumik. Fantastycznie. Fantastycznie. Nasadka taktyczna? Czyli będę miał chyba... A, takie rzeczy. Nasadka taktyczna. No dobra, to chyba żeśmy wykosili tu całe towarzystwo. Fantastyczna sprawa. To teraz udajmy się do celu misji. Graficznie jest uroczo, nieprawdaż? Aha! Jednym strzałem. Graficznie jest uroczo, to jest rok 2007, a zobaczcie, jak jest fantastycznie. To nie jest oczywiście Crysis 2, to nie jest ten silnik. O, coś tu się będzie działo. Ale no, o fabule. To, co bardzo mi się podoba w fabule, to to, że nasz bohater jest gościem konkretnym. Tego zabrakło w Crysis 2. Tam nasz koleś był... Ja wiem, kto to był. Ja był jakiś żołnierzyk, który niewiele miał do powiedzenia. Gdzieś tam losy go rzuciły. To tu, to tam robił, co musiał, co mu inni kazali. Ten tutaj jest dużo bardziej wyrazisty. Od czasu do czasu ma coś do powiedzenia. A co najważniejsze, sojusznicy, których spotykamy gdzieś po drodze, też są ciekawi. No i ten suspens. Wchodzimy na wyspę. To wszystko wygląda trochę jak z Predatora wyjęte. Gdzieś tam Koreańczycy coś kombinują. Może to jakaś tajna technologia. Nasz skafander też jest jakiś dziwny. To też jest pochodna jakiejś tajnej, tajemniczej technologii. I co nagle znajdujemy? Paru martwych Koreańców i naszego sojusznika, który rezerwany na strzępy wisi gdzieś tam na linach spadochronu. I nie dlatego, że źle wylądował, tylko dlatego, że coś go dopadło. I jesteśmy ciekawi, co się dzieje, dlaczego tak się stało. No i już czuć ten klimat Predatora. O, uważajcie, panie i panowie, tu na pewno czai się coś tajemniczego. O, jakieś zakłócenia. Tu na pewno będzie coś ciekawego do zobaczenia. I oto jest coś ciekawego. Atmosfera się zagęszcza. To, co widzieliśmy do tej pory, zaczyna się potwierdzać. Coś tu nie gra, a statek na środku wyspy, przy okazji zamarznięty, to nie jest rzecz normalna. Trochę z Zaginionych taki klimat, chociaż to było przed Zaginionymi chyba. Sądzę, że tak. Okej, mamy kolejne miejsce, do którego musimy się poruszać. I mamy dziwną łódkę i kolesi, którzy są totalnie zdezorientowani. Elitarna ekipa, ale nie wszyscy są tacy zgodni. Ten Psycho, którego jeszcze będziemy mieli okazję zobaczyć w przyszłości, to wam obiecuję, no lubi się buntować. Ale do tej jednostki przyjmują nie takich kolesi, którzy ślepo wykonują rozkazy, ale też takich, którzy są nietypowi, wyjątkowi. Czasami niesubordynowani. Na to wygląda. Atmosfera się zagęszcza. Tu nie dzieją się normalne rzeczy. We're moving out now, and that's in order.
Oho. Wow! No to nasz sojusznik, diabli go wzięli. Czego brakuje mi w tej grze? Tego, co było w dwójce, czyli elementów RPG, to na pewno. I brakuje mi też, cholernie brakuje mi łatwiejszej obsługi skafandra. Ale z tym da się żyć. To w dwójce zostało moim zdaniem usprawnione. Zobaczymy, co tam się dzieje. W dwójce to zostało usprawnione i bardzo dobrze, że tak się stało. No i przede wszystkim przybyło tych elementów RPG. Co natomiast cieszy? Bardzo luźne podejście do tego, jak misje są przechodzone. Nasza sprawa, jak wszystko zorganizujemy. Przepraszam. Jak będziemy to przechodzić? Czy po cichu? Czy szturmem? Czy w ogóle ominiemy przeciwników? Bo tu nie o to chodzi, żeby rąbać do wszystkich. Tu o to chodzi, żeby dowiedzieć się, o co do cholery chodzi i wykonać misje, jakie są ważne. Czasami miałem wrażenie, że wkraczając do jakiegoś miejsca i mordując przeciwników, postępuję trochę niezgodnie z tym, co powinienem robić. No wiecie, jak to jest? Wow! Strzelaniny skłaniają do strzelania. O, zobaczmy sobie jeszcze kawałek kolejnej misji. Strzelaniny skłaniają do strzelania. I człowiek chce trochę pomordować przeciwników, ale z drugiej strony, jak wyobrazi sobie, że jest członkiem jakiegoś oddziału specjalnego, który dodatkowo jest wyposażony w ekwipunek, który ma mu zapewnić ciche poruszanie się do stopnia, jaki do tej pory nie był dostępny, to ma się wrażenie cholera, a może, skoro nie mam w tej wiosce co robić... O cholera. Kolejny koleś naszego oddziału. Stand back now. I'm gonna vaporize. Okay. So long, mate. Nie pomyl tylko skafandra, chłopie. Bo by nie złapała jadka, jakby spalił któregoś z nas. Ale nie spalił. No dobra, idziemy dalej. Ciekawi, co tu się dzieje. Ciekawi? Już w nie takim dużym stopniu, bo... Weźmy sobie ammo, bo tu mi się skończyło. Jakoś lubię tego skarak, z którym zaczynałem, ale na razie wezmę to, bo tu ma więcej pocisków. Idziemy dalej. No właśnie, to co mi przerwało myśl, że nie każdą wioskę, którą spotkamy, musimy zrównać z ziemią. Skoro nie mam powodu, żeby wejść gdzieś do środka, to może do cholery powinienem to ominąć, bo tak by zrobił żołnierz w tej sytuacji. Wow. Tutaj obcy... Dobra. Musimy się zająć tym miejscem. Tutaj widzę... Krańców trochę jest. Nie chciałem Dobra. Znajdź zakładnika w wiosce i wóz transmisyjny już znalazłem. Tu chyba nie ma przeciwników za bardzo. Tymi przeciwnikami już zajęły się obcy. Fantastyczna lornetka. Dobra. Zajmiemy sobie pojazd. A to fajnie też przy okazji pojeździć troszkę. Pięknie to wszystko wygląda, prawda? Celownik. Fantastyczny. Zerknijmy na mapkę. Cała ta rozgrywka sprawia wrażenie takiej mocnie taktycznej. Te mapy, rozkazy, flagi i tak dalej. Ach, kurde, przegrzało mi się. Muszę pamiętać o tym, że to nie Call of Duty.
Call of Duty są karabinki, które się nie przegrzewają. Dobra, jedziemy tam. Czy ja tu słyszę śmigłowiec? Przepraszam bardzo. Czy ja słyszę? Dobrze, że gra się zapisała. Dobra, mamy jakiegoś koreańskiego dygnitarza. Koniec przejażdżki. Au. Ajajajajaj, ja pierniczę, zapomniałem, że to nie jest poziom trudności, który skłania do takich zabaw. Pakowałem się, nie ruszam się. Nie ruszam się, nie ruszam się. Zupełnie jestem nieruchomy. Powoli dopiero upływa tej energii, leczę się. Cholerny świat, nie przeżyje tego, nie przeżyje tego jak nic. Spadamy w dół. Okej. I płyniemy statkiem. Nie wiem, czy to coś da. No, ale lepsze to niż przybijanie się przez tych gości. Dobra. Spadamy. I to jest coś pięknego. To, że się wpadło w kłopoty. Prawo moje, bo popełniam niejedną głupotę, ale to, że mogę uciec z tego w taki ciekawy sposób, to znaczy, no, przebiegłem przez tłum przeciwników, zanim się zorientowali, wskoczyłem do łódki i popłynąłem do celu, odkrywając dużo szybszą drogę niż ta, gdybym się poruszał nią normalnie. Cholerny świat. Raczej dyskrecji to tutaj nie będzie, co? Wow! Co to było? Wlazłem na minę! Tu są miny! No nie! Ale to nic. To nie szkodzi. Wystarczy na dzisiaj. Wystarczy tego Crysisa. Przede wszystkim dlatego, że nie chciałbym wam pokazywać całej tej fabuły. Znaczy, nie chciałbym... To wstęp wam pokazałem. Też on nie jest to nie jest żadna tajemnica. Wiele osób w to grało. A jeżeli nie, no to być może chciałoby pograć i zobaczyć to na własne oczy, bo naprawdę warto. Ta gra nie może dzisiaj drogo kosztować, a wizualnie jest wyśmienita. Fabularnie jest boska, a jeżeli chodzi o tworzenie postaci naszego bohatera, też jest bardzo, bardzo ciekawa. Już teraz zapraszam was na Crysis Warhead. To była druga część, właściwie takie DLC. Nie, to był dodatek. Ale czy on był, czy on wymagał podstawki? Nie pamiętam, to nie jest ważne. Prędzej czy później w mojej bibliotece gier na pewno wam go pokażę. A tymczasem żegnam się z wami, pozdrawiam bardzo serdecznie, trzymajcie się. Pa, pa!